Sharp.rl wziął się tak naprawdę z potrzeby chwili i miejsca. Nie było takiego miejsca w Warszawie. Myślę, że potrzebowaliśmy po prostu takiego tła do opowiedzenia historii. I to, co najbardziej interesuje gości czy ludzi generalnie, to jest życie codzienne. I na tym się chcieliśmy skupić. Właśnie pokazanie, jak się żyło, pokazanie absurdów PRL-u, pokazanie to, co można było zobaczyć w takim codziennym życiu, właśnie poza mieszkankiem typowym M2. Mamy ulicę z saturatorem, mamy bar, sklep z pustymi hakami, biuro KC, kącik sportowy, rekreacyjny. I przy każdym z tych miejsc nie staramy się opowiadać chronologicznej historii, tylko staramy się opowiedzieć anegdotkę, ciekawostkę z tamtych lat, które czasami są szokujące, szczególnie dla młodych. I tak naprawdę na tym się skupiamy. Nie na chronologicznym przedstawianiu historii, tylko na opowiedzeniu o tym, jak się żyło, o co chodziło z PRL-em. Oczywiście nie staramy się nic propagować. Chodzi o to, żeby rzeczywiście opowiedzieć o tym PRL-u, o jego ciemnych stronach. Czasem też i o jakichś jaśniejszych, szczególnie nostalgicznie, młodości stronach, więc tak naprawdę na tym ma polegać Czar.pl. Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji i do cofnięcia się w czasie.